Witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, odcinek spoilerowy, chłopcy. Zobaczmy, co się tutaj gra. No cóż, popsuli mi settlersy, no ale to tutaj nie o tym mowa. A no, nawiasem mówiąc, zobaczmy, cóż to nam przygotowali nasi włodarze, kochani. Od 10 czerwca 2021. Niszcz bloki i wygrywaj nagrody. Zniszcz wystarczającą liczbę bloków w siatce, aby ukończyć sugerowane misje. Kolorowe klocki. Zniszcz je, gdy obok siebie znajduje się co najmniej dwa tego samego typu koloru. Rakiety. Kliknij je, aby zniszczyć wszystkie bloki w tej samej kolumnie lub w tej samej linii. Pamiętajcie, że one zmieniają swoją albo linię, albo pion. I zagrajmy, zobaczmy, w co się tutaj gra. A mianowicie wchodzimy i tutaj mamy misję. Mamy misję 3, takie zdobądź. No to wiecie, ciach. A i już, ciach. No i mamy nagrodę. Wybieramy, aha, 3 punkty. Nie, punkty do tego ekwipunku tutaj mamy, tak? No nie, no stój sobie, okej. Okay. Za każdym razem, gdy ukończysz poziom, zbliży się nieco do wyposażenia Dragon Samurai and Bonnet. No cóż, no tak wydaje się, że w ten sposób żartujecie. A te, żeby przyspieszyć, to musicie wydać kupony. Po 9 dniach dopiero trzeci. Przepraszam was, nie mogę normalnie. Dobra, co mamy użyć? A, tego mamy użyć, tak? Dopalacza. Dobra, dopalmy. Otwarty. Jeden wystarczył? To tak krótko. A widzicie, tutaj był ekwipunek. O, czyli nie za bardzo się opłaca tam, wiecie. A, co jest? Czemu nie mogę? Aha. Dobra. Następna misja. A rakiety, dwa razy rakiety mamy strzelić. Rakieta jest bodajże od 8, tak? No i tu mamy 8. Powiedzmy, że tutaj ją strzelimy. A i teraz czemu tutaj? Czemu tutaj mam strzelać? No co ty to? No dobra, no i strzelmy teraz jednym ruchem. Ciach, widzicie? No razy dwa strzelamy. Patrzcie, i też nie zdobyłem ten. No te 3 punkty do smoka. No dobra, no strzelimy tymi przyspieszaczami. To tak... A, translator, kurczę. Otwórz. To jest znowu loteria. Aha, pamiętajcie jedną rzecz. No, tak jak w poprzednich loteriach jest. Zazwyczaj, że po prostu w danej skrzyni wszystkie musicie nagrody wybrać, dopiero od nowa leci. Także jak jakieś lepsze, żeście wybrali, to celujcie w następne, nie? Dobra, jest, tak, leci na trzeci. A, coś tam miałem tam zrobić chyba, nie? A co to jest ten wolny? Jezus, jak to wygląda drewnianie, to normalnie graficy się naprawdę... To dalej mamy wolne? No dawaj wolne. A nie, to już nie ma. Z 20 trzeba. No dobra, no ciach. Jak mamy tyle załatwionych i tych mamy ciach, no to ciach. Już powinno być wszystko zrobione, tak? Zazwyczaj z eksplozji wszystko bywało, nie? O, mamy pierwszą diamentówkę. A i już mamy od razu zrobione. Dobra, spadaj. Kobito. Dobra, no to przyspieszymy. No i wiecie, o co chodzi. No i lecimy dalej, nie? No dobra, no tutaj ten odcinek miał być prezentacyjny przede wszystkim. Zobaczymy też, jaki mamy główną nagrodę, czyli sushi, tak? Co nam daje sushi?
No mamy tutaj Posejdonka. Posejdonka mamy i kolejne niespodzianki. No, aha, znowu tymi flagami, kurczę, będzie latać tymi flagami. I z, no, tak jak mówię, no ja mam jednego tylko zrobionego tego, złowionego tego Japońca. Też się napaliłem jak szczerbaty na suchary, no ale kurde, no to no nie zabawa, nie za. Znaczy się, wiecie co, no nie chcę tutaj nikogo zniechęcać, ale naprawdę są lepsze boskie koniki, a te dają naprawdę bardzo rzadko te nagrody. No ja akurat Japończyki to bym kupował tylko wtedy, kiedy były tanie, a resztę po prostu bym składał tych kuponów z tych wszystkich wydarzeń i tak dalej, żeby sobie jakiegoś porządnego dzikusa, nie dzikusa, tylko boskiego kupić. No, można dzikusy na przykład zbierać, tylko też w ramach rozsądku, prawda, żeby to się opłacało. Pamiętajcie, że 750 kuponów maksymalnie z dzikusa można dostać. No jak go kupicie powyżej tej ceny, no to już tracicie, tak? No. A w każdym razie, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć o tym sushi? No, fajny konisiek. Ładny, krewetka na nim. Maka z niego zrobili. No, no okej, no może być i sushi, no. Aczkolwiek, no, taki wydaje mi się trochę na siłę robiony, ale... No, nie moje rybki, nie mój staw, także... A no, nie będę się tutaj pastwił nad tym konisiem. Natomiast tak jak mówię, no jeżeli ze względu ekonomicznego, no to średnio się opłaca Japończyki brać. Jak potrzebne wam jest do całej kolekcji, no to jak najbardziej. Jeżeli macie do... no bo wam się podoba, no to też jak najbardziej. Jednakże nie oczekujcie od niego cudów, że codziennie będzie wam tego Posejdona. Bo niektórzy tak myślą, że o, no codziennie mam szansę zdobyć. Nie, nie, kochani. To jest tylko szansa taka... no... w przestrzeni, powiedzmy. Bo algorytm wam nigdy nie da dwóch pakietów Posejdona pod rząd. Także tutaj naprawdę nie marzcie w to i nie wierzcie w to. Jeżeli ktoś wam tak coś naopowiadał, no to... może się naprawdę, no naprawdę się myli. Natomiast jeżeli chodzi o tego sushi, no to ja mówię, no dupy nie urywa, no ale no jakbym go miał wziąć do kolekcji, chociaż wolę samuraja. No i tutaj te inne Japończyki też są fajne, nie? No to tutaj są naprawdę ciekawe. To, no, przez ten samuraj, tak? No widać już... o, zobaczcie, piękne. Piękne są te Japończyki, no akurat ten sushi to bym powiedział tak średnio ładny. Średnio, nie no, Japończyki są o wiele ładniejsze, nie? Tutaj mamy naprawdę piękne konisie, no super. Natomiast tak jak mówię, no ani nagroda za bardzo niespecjalna, ani tutaj te sprawy innego rodzaju. A jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Być może będzie... A, nie ma. A, jeszcze coś sprawdźmy jeszcze tutaj. O, właśnie. I zobaczmy. Wejdzie. A muszę mieć 3 lata, ale co daje? On nie jest teraz dostępny, no. Czaprak, nie. Czepki na uszy? Tłumaczenie ciekawe. W każdym razie, no, powiedzmy sobie szczerze, nie jest jeszcze dostępny. Jak będzie dostępny, no to wtedy spróbujemy go jakoś zdobyć. Natomiast, tak jak mówię, no, tutaj, no... przypuszczam, że to będzie też jakiś bonus dodatkowy i tak dalej. Czekajcie, może coś innego będzie. No. O, jest czaprak. No to wejdźmy na czaprak może. Żeby, wiecie, zobaczyć co i jak. No, nie ma.
Nie ma. Próbuję poznajdywać po prostu to, co będzie można po prostu odnośnie tego Dragona. Nie przewiduję, żeby było tak jak z innego typu rzeczami, że będzie się przemieniał w coś, albo że będzie jakiś dodatkowy bonus za komplet. Może będzie, no ale ciemno to widzę akurat. A namazu będzie, no to fajnie. A parę laleczek będzie, no Dragon też nie będzie nic pewnie. Nie ma nic. Nie ma nic na razie. Nie można też dać, bo go nie mam, nie? No to tak. A zobaczymy, czy się uda zdobyć. W każdym razie, no zapraszam do następnego odcinka, gdzie będziemy zdobywać po prostu te wszystkie rzeczy. Aczkolwiek, a powiem wam szczerze, jak ja mam grać w takie coś, naprawdę, to już cofamy się całkowicie, to już Tetris ma ładniejszą grafikę w niektórych przypadkach. Nie chcę tutaj nic brzdąkać, ale to jest okropne po prostu, to ryje beret totalnie, no. Jak można coś takiego dać w poważnej grze? No powiedzcie mi szczerze, kto to wymyśla do cholery? Kto to wymyśla? No bo coś takiego, no to mogli już kółko i krzyżyk zrobić do cholery, bo kurczę, człowiek by był jeszcze prościej by to było, niż to, co oni tutaj przedstawiają tą grafiką i tak dalej. Się kupy dupy nie trzyma, za przeproszeniem. Już naprawdę to, co jest robione, to już jest naprawdę, to już mogli zwykłe kamerki zrobić albo coś, nie wiem, no fotografie tych maków albo coś w tym rodzaju. A nie, no to te żółte to naprawdę, to jakby chyba ma być ryż, chyba ten. Nie, no a to już naprawdę jak guano, kurcze, totalne, kurde. A tak to wygląda, to jest wasabi pewnie, to ma obrazować wasabi pewnie. A nawiasem mówiąc, bardzo lubię wasabi, to ja mogę samo jeść, kurczę, pyszne. Moja ciotka kupiła kiedyś po prostu orzeszki z wasabi, nie? A ja się tam zapychałem. No ale tak spojrzała, mówiła, ja też sobie kupię, nie? I kupiła i mi oddała całe, także... No, uwielbiam wasabi. No i to, ale taką rzeźnię po prostu tutaj zrobili, że głowa boli. No, no grafika totalnie nie... do niczego niepodobna, no kurczę, przedszkolaka. Moja młodsza córka ładniej rysuje niż to co tutaj jest przedstawione. To jest normalnie dla przedszkolak lepiej to robi. No ale dobra, koniec pastwienia się, zobaczymy co będzie w następnym odcinku. A jak się uda, czy się uda zrobić Robin Hooda, czy nie. No i zobaczymy, do usłyszenia do następnego. A zapomniałbym! Łapki w górę, prawda, subskrypcje i tak dalej. No trochę trzeba pożebrać, no. Wszyscy żebrzą, czemu nie ja? No, hej.